bardzo pozytywnie. Inne treningi, wiadomo, inne nadzieje i optymistycznie patrzymy w przyszłość. Trener bardzo sympatyczny, znajomy dla środowiska, dla mnie na pewno znajomy, dla większości zawodników z naszej drużyny również znajomy, może poza obcokrajowcami. Cóż mogę powiedzieć? No, jesteśmy zadowoleni, że możemy z trenerem pracować, z trenerem, który tutaj jest związany ze Śląskiem i na pewno będzie oddawać serce. Zetknęliśmy się osobiście, trener czasami bywał tutaj na terenie Śląska, witaliśmy się z nim wychodząc na treningi. W przeciągu wszystkich lat, jak ich tutaj gram, trenera znamy, również ja znam z czasów, jak trenował w Polarze. I dla mnie bardzo pozytywna osoba. Znam oczywiście jednego zawodnika polskiego z polskich boisk, Machaja, chodzi mi tutaj o Machaja, i jeżeli chodzi o zawodników zagranicznych, dwóch już z nami trenowało przez tydzień czasu, także można też pozytywnie się o nich wypowiedzieć, ale wiadomo, że mecze dopiero pokażą, jak to naprawdę wygląda. Ja jestem optymistycznie nastawiony. Trzeba myśleć o najbliższym spotkaniu. Myślimy o Krakowi, myślimy o tym, żeby jak najlepsze spotkanie wygrać, zagrać i spotkanie to wygrać. I jeżeli zagramy naprawdę dobre spotkanie, to spotkanie wygramy i przywieziemy punkty, zaczniemy się spinać w tabeli. I taki jest nasz cel. Po Krakowi będziemy myśleć o następnym meczu. Na pewno z naszej strony możemy powiedzieć, że zrobimy wszystko tak, jak robiliśmy do tej pory wszystko. Wiadomo, że jest nowy trener, jest nowa energia i każdy ma czystą kartkę i każdy będzie walczyć tutaj od początku o skład, o to, żeby mógł grać, żeby mógł wspomagać, o ławkę przede wszystkim, bo jest na stylu, że na pewno paru chłopców się nie załapie na mecz i to jest dobre dla drużyny, dobre dla rywalizacji i podnoszenia poziomu naszego zespołu. Dużo pracy, ale tak? Jak jest praca, to jest dobrze, bo jak nie ma pracy, to... Panie Tadzie, na czapce, proszę. Na czapce? No.